Państwa żydowskich reklam to my nie chcemy tutaj. Reklamowania, tu jest modlitwa, tu są poważne sprawy, proszę Państwa. Nie ma co tak tutaj się zabawiać. Handel, niedziela jest zamknięta, w niedzielę trzeba się modlić i ojciec Rydzyk też nie musi wcale tych pieniążków dostawać, proszę Państwa, od linii pisowskiej, bo oni myślą, że linia pisowska już płaci Rydzykowi, a już Rydzyka opłaca, proszę Państwa. Już się wzięli, rozpędzili. Ksiądz Rydzik musi sobie sam poradzić. No, ma ten suchy kaszel, ale musi sobie jakoś sam poradzić, proszę Państwa. Nie ma lekko. Chleb jest aż po 8. Po 8 złotych. Nie potrafią jest po 8 złotych. A jeśli owocem wiary jest miłość, jak lubiła powtarzać Matka Teresa z Kalkuty, to owocem nieufności jest apatia i rezygnacja. Nieufność, apatia i rezygnacja. To demony, które wypalają i paraliżują duszę wierzącego ludu. Wielki Post jest cennym okresem, by zdemaskować te i inne pokusy i pozwolić, aby nasze serce na nowo biło zgodnie z rytmem serca Jezusa. Cała ta liturgia przesycona jest takim uczuciem i możemy powiedzieć, że rozbrzmiewa ono w trzech słowach, jakie są nam dane, aby rozgrzać wierzące serce. Zatrzymaj się, spójrz i pomódź. Zatrzymaj się na chwilę. Porzuć to rozdrażnienie i to bezsensowne bieganie, wypełniające duszę goryczą uczucia, że nigdy nic nie osiągniemy. Zatrzymaj się. Porzuć ten przymus, by żyć w przyspieszonym rytmie, który rozprasza, dzieli i doprowadza w końcu do zniszczenia czasu rodzinnego, czasu przyjaźni, czasu spędzanego z dziećmi, czasu dziadków, czasu bezinteresowności, czasu Bożego. Zatrzymaj się na chwilę przed koniecznością pokazania się, żeby wszyscy Cię widzieli i bycia widzianym przez wszystkich, bycia nieustannie w oknie, co sprawia, że zapominamy o wartości intymności i skupienia. Zatrzymaj się na chwilę przed patrzeniem dumnym wzrokiem, komentarzem przerotnym i lekceważącym, rodzącym się z zapomnienia o czułości, litości i szacunku dla spotkania z innymi, zwłaszcza słabymi, poranionymi, a także zanurzonymi w grzechu i błędach. Zatrzymaj się na chwilę przed pragnieniem nieumiarkowanym, by chcieć kontrolować wszystko. Wszystko wiedzieć, zniszczyć wszystko, rodzące się z zapomnienia o wdzięczności za dar życia i za tak wiele otrzymanego dobra. Zatrzymaj się na chwilę przed ogłuszającym hałasem, który osłabia i oszałamia nasze uszy i sprawia, że zapominamy o owocnej i twórczej mocy milczenia. Zatrzymaj się na chwilę przed postawą zniecania uczuć jałowych, bezpłodnych, wynikających z zamknięcia i rozczulania się nad sobą, prowadzącą do zapomnienia o wychodzeniu na spotkanie z innymi, aby dzielić ciężary i cierpienia. Zatrzymaj się na chwilę przed pustką tego, co chwilowe, przejściowe i ulotne, pozbawiające nas korzeni, więzi, wartości, drogi i umiejętności bycia zawsze pielgrzymami. Zatrzymaj się, aby patrzeć i kontemplować.
Spójrz. Spójrz na znaki, które zapobiegają gaszeniu miłości, które podtrzymują płomień wiary i nadziei, będące żywym obliczem czułości i dobroci Boga, który działa między nami. Spójrz na oblicze naszych rodzin, które dzień po dniu stawiają na wiarę, z wielkim wysiłkiem, by iść naprzód w życiu, pośród wielu braków i niedostatków, nie pomijając żadnego wysiłku, by uczynić ze swego domu szkołę miłości. Spójrz na oblicza, które rzucają nam wyzwanie, pytanie naszych dzieci i ludzi młodych, pełnych przyszłości i nadziei, pełnych jutra i potencjału, wymagających poświęcenia i ochrony. Są oni żywymi czynami miłości i życia, które zawsze rozszerzają się pośród naszych małostkowych i samolubnych kalkulacji. Spójrz na oblicza naszych starców, poorane biegiem czasu, twarze niosących żywą pamięć naszego ludu, oblicza czynnej Bożej mądrości. Spójrz na oblicza naszych chorych i wielu tych, którzy się nimi opiekują. Oblicza, które w ich słabości i w ich posłudze przypominają nam, że wartość każdej osoby nigdy nie może zostać sprowadzona do kwestii kalkulacji czy użyteczności. Spójrz na skruszone twarze wielu, którzy próbują naprawić swoje błędy i pomyłki i wychodząc od swoich nieszczęść i cierpień, starają się zmienić sytuację i iść naprzód. Spójrz i kontempluj oblicze ukrzyżowanej miłości, która dzisiaj z krzyża nadal niesie nadzieję. To wyciągnięta ręka ku tym, którzy czują się ukrzyżowani, którzy doświadczają w swoim życiu ciężaru porażki, rozczarowania i poczucia klęski. Spójrz i kontempluj konkretne oblicze Chrystusa ukrzyżowanego, ukrzyżowanego z powodu miłości wobec wszystkich, bez wyjątku. Czy wszystkich? Tak, wszystkich. Spojrzenie na jego oblicze jest pełnym nadziei zaproszeniem tego okresu Wielkiego Postu, aby pokonać demony nieufności, apatii i rezygnacji. Oblicze, które zachęca nas, by wołać Królestwo Boże jest możliwe. Zatrzymaj się, spójrz i powróć. Powróć do domu Twojego Ojca. Powróć bez lęku do spragnionych i wyciągniętych ramion Twego Ojca, bogatego w miłosierdzie, który na Ciebie czeka. Powróć bez lęku. To jest czas stosowny, by powrócić do domu Ojca mego i Ojca waszego. To jest czas, by pozwolić, aby dotknięte zostało nasze serce. Zostać na drodze zła to tylko źródło iluzji i smutku. Prawdziwe życie jest czymś zupełnie innym, a nasze serca dobrze o tym wiedzą. Boga nie męczy, ani nigdy nie będzie męczyło wyciąganie ręki. Powróć bez lęku, by doświadczyć uzdrawiającej, jednającej czułości Boga. Pozwól, by Pan uzdrowił rany grzechu i wypełnił proroctwo, jakie otrzymali nasi ojcowie. Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Zatrzymaj się, spójrz i powróć. Mało zyskane, jeżeli niewiele, a w oczach zwykłego człowieka no, będzie to traktowane jako takie dziwne zachowanie, teraz bo to ja tak do opozycji jest taki człowiek złożony, który
medytacji, lektorzy samym słowem, ja otwierająca Wielki Post, szczególny czas, Przyjaciel Święty wskazuje nam właśnie na te trzy słowa. Zatrzymaj się, spójrz i powiedz. Czynienia z sytuacją właśnie, jak to jest czas Wielkiego Postu, którzy są osobami znanymi, a jak to jest czas równo wszystkim, tak jak konstytucja, więc tak naprawdę tutaj no, pan Władysław Frasyniuk, jego sprawa została nagłośna, oczywiście była znaną osobą w mediach, natomiast dziesiątki ludzi pewnie z chęcią chciały się rozpalić na nowo swoje serce, ale tego nie mogą zrobić, bo nikt się nimi nie zainteresuje, poza tym no, będzie to jawne złamanie prawa i tak słyszeliśmy przed chwilą. Spójrz na znaki, które zapobiegają pogarszaniu miłości, które podtrzymują płomień wiary i nadziei. Spójrz na oblicze Boga, obecnego człowieka, który jest obok Ciebie i powróć. Powróć do domu. Radio Koncita! To jest prawdziwości. Tak. Powróć bez lęku. Radio Koncita to jest! Do życia. Bo Bóg się nie męczy przebaczami. Bóg się nie męczy wyciąganiem ręki. Powróć doświadczyć uzdrawiającej, jednającej. Tam do tej. Postaw ją obrzęk poświęcenia. Postaw ją, ze czcią. Postaw ją. Skupmy się, drodzy bracia i siostry, na pokornie modlitwie wobec Boga naszego Ojca, aby zesłał na nas swoje błogosławieństwo i przyjął ten akt pokutny, który chcemy teraz uczynić. Platforma Nowoczesna powiedziała, że będą solidaryzować się i z panem Frasyniukiem, i z tymi wszystkimi, którzy będą manifestować swoje obywatelskie nieposłuszeństwo. Boże, który nie chcesz śmierci, ale narzucenie grzesznika, wysłuchaj naszej modlitwy i błogosław ten posiół, który chcemy nałożyć na nasze głowy, wiedząc, że nasze ciało też stanie się popiołem. Praktyka wielkopostna niech otrzyma nam przebaczenie grzechów i odnowione życie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie dni. Amen. Tak miło traktowany przez SB, czy ministrem w latach 80. jak był zatrzymywany. Myślę, że Ojciec Święty teraz kropi wodę święconą, popiół i za chwilę sam otrzyma na swoją głowę popiół i też nałoży go kardynałom, biskupom tu obecnym, a kapłani już udają się głowy bazyliki, aby też nałożyć popiół wszystkim zebranym tam wiernym. Matka dzwoni obsługę.
Tak, ochrona zdrowia. Posypuje popiołem głowy biskupów kardynałów obecnych wcześniej. Pierwszy, on pierwszy skłonił się, aby przyjął tę swoją głowę popiół. I tam rozbrzmiewają też te słowa, które dzisiaj też słyszymy w naszych kościołach. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Albo też pamiętaj, że trochem jesteś i w krok się obrócisz. To orędzie środy popielcowej, które rozgrzewali się w całym kościele i które nas wprowadza przeżywanie świętego czasu wielkiego. Amen.